Cześć, siemano. Z tej strony Gambo, a to jest Half-Life Opposing Force. Tak, będę nagrywał tą grę w zamian za Cube Worlda. Bo uważam, iż ta gra jest ciekawa. Przeszedłem ją raz. No i nie żałuję. Jesteśmy żołnierzem, który trafił do Black Mesa. Sobie jeszcze dźwięki troszeczkę przyciszę, nie, spoko. Który trafił do Black Mesa. No i okej, ciśniemy. Zadaniem jest zlikwidowanie zagrożenia w Black Mesa. O, przepraszam was za klatki, które czasami mogą pojawić. A klatki się pojawiają wtedy, gdy mamy mniej, tak, 30 FPS-ów. Wtedy są klatki w tej grze. Ponieważ myszka się tak ścina masakrycznie, że gniazda. A tam co za eksperty? Idziemy, odwróć się. Zabił go. On dobrze, o ile dobrze pamiętam, to on zaraz wyjdzie stąd. O ile dobrze pamiętam. Tak, teraz z tym trzeba było pogadać. I mamy go zaprowadzić do tego. Dobra, ziomuś. On nam trochę pogadał. Nie wiem ile będzie trwał ten odcinek. To jest taki odcinek demonstracyjny. Więc to nie jest określone. Nasza pierwsza broń. Młot, Boże. Klucz francuski. Wow. Musimy to zniszczyć. F6 był... Tak, dobrze. Ciemno się zrobiło. A jak chcecie nagrywać tę grę Half-Life Opposing Force, to polecam wam nagrywanie w 50 FPS-ach, ponieważ niżej będzie wam klatkować myszka i nic nie będziecie mogli zrobić. O, ty szuszują. Okej. Opłaca się niszczyć też różne skrzynie. O, i ten ziomek, który zawsze ucieka nam już od pierwszej części Half-Life'a. A, coś o Half-Life'ie powiem. Half-Life to gra wydana w 98 roku. Nawet nie pamiętam przez jakie studio. F6. Lecz to studio strasznie się postarało nad tą grą. O, już widzicie, klatki mam, miałem. Strasznie się postarałem na to gro, a spodobało mi się niezmiernie. Szacunek dla tych ludzi. To jest jedna z najbardziej genialnych produkcji, jakie mogłem zagrać. Niektóre osoby, no, pewnie nie wiedzą, że jestem fanem staroci. No po prostu starych gier, wow. No, ogarnijcie się FPS-y, spoko. Już 50 jest. Wow. Dobra, idziemy. Gra jest dosyć szybka. Nie wiem, czy da się to zmienić, czy nie. Ale no cóż, szybka jest. Opłaca się każdy element w grze niszczyć. O, ziomka popieściło prądem. Ja dosyć dobrze znam tą grę. Grałem w nią tydzień temu, przeszedłem ją.
Jakoś tydzień temu, tak. No. No dobra, dobra i ciśniemy tutaj. Pod klawiszem F jest Noctum Visor, czego nie było w Half-Life'ie normalnym. Dodano to dopiero po Opposing Force. Wow. I tak, mamy nasz pierwszy pistolet, który moim zdaniem jest najlepszy. F6 będę zapisywał. Posiada on namierzenie laserowe, który jest, no, genialny, wow. Pierwsze potwory, z którymi możemy się zmierzyć. Dobra. Nie to broń, tylko tak. A jeszcze w tej wersji mamy dostęp do broni kosmicznych, czego nie było w pierwszej części Half-Life'a. Co też urozmaicili grę. Moim zdaniem to było, no, ciekawe. Bo jedynki nie przeszedłem całej, ale dwójka naprawdę, bo, jakby to powiedzieć, zauroczyła mnie? Nie wiem, jak to powiedzieć dokładnie. Okej. Zejdźmy tutaj na dół i zakończymy ten krótki odcinek. Odcinki będą 10-15 minutowe. Dobra. Okej. Jestem Gumbo, to był Half-Life Opposing Force. Trzymajcie się, cześć.